Ian Dodson to gwiazda programu Wojny Magazynowe, w którym profesjonalni handlarze skupują schowki, a następnie sprawdzają, co jest w środku. W sieci opublikował historię o mężczyźnie, który wylicytował od niego schowek, w którym znalazł sejf wypełniony pieniędzmi. W środku znajdowała się prawdziwa fortuna. Don Dodson prowadzi z żoną firmę zajmującą się organizowaniem akcji. Popularność przyniósł mu udział w popularnym programie Wojny Magazynowe. Uczestnicy licytują w nim zawartość schowków, za które wynajmujący przestali płacić. Następnie sprawdzają ich zawartość i starają się spieniężyć ją z jak największym zyskiem. Bardzo często w niepozornych pomieszczeniach znajdują się prawdziwe skarby. Dodson opublikował w sieci historię mężczyzny, który przypadkowo zarobił na licytacji fortunę. Mężczyzna kupił schowek z milionami dolarów. Na swoim profilu na Twitterze Dodson opublikował historię, którą usłyszał od kobiety poznanej na jednej z imprez charytatywnych. Znajomy jej męża miał wylicytować od gwiazdora Wojen Magazynowych jeden ze schowków za $500. Jakież było jego zdziwienie, gdy w pomieszczeniu znalazł tajemniczy sejf. Znajdowała się w nim torba po brzegi wypełniona gotówką. I to gotówką nie byle jaką. Chodzi o 7,5 miliona dolarów. Szczęśliwy mężczyzna nie cieszył się jednak kwotą zbyt długo. Miał się do niego zgłosić prawnik właściciela torby i zażądać zwrotu pieniędzy. W zamian zaproponował gratyfikację w postaci $600 000. Szczęśliwy znalazca sejfu ostatecznie zgodził się na zwrot. Wynegocjował jednak kwotę ponad $1 000 000 odstępnego. Trzeba przyznać, że inwestując zaledwie $500, wzbogacił się niewiarygodnie.